Dzisiaj podejmę się niezwykle ambitnego zadania w Europe Universalis 4. Chcę zjednoczyć Japonię, ale nie w sposób, który widzieliście już setki razy. Nie jako szogun, nie jako jeden z daimyo, ale jako Korea. To zadanie jest niezwykle trudne, ponieważ jako kraj zewnętrzny spoza szogunatu muszę zmierzyć się z potężną armią japońską, jak i flotą. Jednak to nie wszystkie przeciwności. Japonia to wyspa, więc w wojnach nie pomoże mi żaden sojusznik. Każda jedna prowincja to potencjalne 30 lat rebelii. Dodatkowo też rebelii religijnych. Jednak wiem, że połączenie najmocniejszych cech Japonii i Korei jest tego warte, bo pozwoli mi to stworzyć najmocniejszy kraj pod rozwój w tej grze. O ile uda mi się zdobyć wszystkie rozwinięcia, które planowałem. Jakie strategie zastosuję, by osiągnąć ten cel? Przekonajcie się sami. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Na początku pierwsze 20 lat Koreą spędzę skupiając się na rozwoju własnych prowincji. Powód jest bardzo prosty. Na północy mam hordy, które mógłbym podbić, ale za dużo by mi to nie dało. Na zachodzie mam potężny Ming i jego armię. Poza tym Ming to obecnie mój władca. A na wschodzie mam wcześniej wspomnianą potężną Japonię, która ma jeszcze potężniejsze armię od Mingu. Przynajmniej dopóki się nie zjednoczy. Dlatego wykorzystam to, że mam przepotężnego władcę. Z naprawdę fajnym bonusem trzecim. Naprawdę mocną koreańską formę rządów. Tańsi doradcy, szybszy rozwój to zawsze dobre bonusy. Gospodarka Korei też nie jest zła. Dlatego wziąłem następujące podstawowe przywileje. Przy czym dla kleru bardzo jest ważna przyspieszona harmonizacja religii. Na szybkiej harmonizacji zależy mi dlatego, że kiedy mamy ją wysoką, zmniejsza mi to też koszty rozwoju. I zostawienie na później przywileju Development of Temples. Zanim go wezmę, muszę odzyskać trochę ziemi. Następnie wyłączam utrzymanie armii, wojen nie planuję. Jednak nauczony doświadczeniem nie wyłączam północnego fortu na granicy. Południowe umocnienia natomiast kasuję. Zatrudniłem doradców, a mój następca tronu miał bardzo nieszczęśliwy wypadek. A tak między nami, warto się go pozbyć, bo Korea ma fajną formę rządów, która gwarantuje dobrych następców. Przeważnie. Jedyny mój rywal to Jianzu. W sumie to mogłem najpierw zaatakować hordę, a potem dopiero wziąć fokus na rozwój. Adoptowałem też parę fajnych rozwiązań. W sumie wziąłem wszystkie. Flotę handlową wysłałem do ochrony przed piratami w Niponie, bo ta wyspa niedługo stanie się republiką piracką. Na doktrynę morską wybrałem tą unikalną dla Korei. Dyplomatę wysłałem, żeby poprawiał relacje z cesarzem chińskim oraz budował siatkę szpiegowską z Jianzu na wypadek wojny. Szczerze mówiąc, sojuszników żadnych nie szukam, bo nie chcę być mieszany w jakieś tutaj wewnętrzne wojny. A do podboju Japonii i tak będą bezużyteczni. A i nastawienie mojego dworu zmieniam na militarne. Po chwili zostałem poinformowany o rosnących napięciach wśród chłopstwa w moim kraju. Jeśli nic z tym nie zrobię, to dojdzie do rebelii niedługo. A żeby jej zapobiec, to musiałem wykonać tą misję przed 1470 rokiem. Co powiem szczerze, niekoniecznie chcę zrobić tym razem. A dlaczego, to dowiecie się później. No chyba, że będzie bardzo kłopotliwa przy podbojach Japonii, to wtedy się jej pozbędę. W tej prowincji zdecydowałem się wpuścić zagranicznych kupców, bo to obniży koszty rozwoju. A, autonomia. Zapomniałem, że w wyniku tam jakichś wydarzeń historycznych mamy ją teraz bazowo zwiększoną na Korei, dlatego ją od razu zmniejszam. Jak najszybciej też zwiększam stabilność do pierwszego poziomu, więcej nie potrzebuję. Mając stabilność na plusie, po prostu moje prowincje zaczynają prosperować. Tym szybciej i mam lepszego władcę. A prosperujące prowincje to potężny bonus do ekonomii, jak i rozwoju. Pamiętacie, jak mówiłem o potężnym evencie dla mojego władcy? To właśnie ten. I zobaczcie, jakiego dostaję na następcę. Warto było. Pozostali nie są zbyt fajni. Bu! Koreą chce rozwijać technologię jak najszybciej, żeby dostawać punkty innowacji. Po chwili udało mi się wprowadzić wszystkie trzy technologie jako pierwszy kraj na świecie. Innowacja jest ważna, bo kiedy ją rozwiniemy na maksymalny poziom, zwiększa all power cost, a to jest jeden z najmocniejszych modyfikatorów do rozwoju. Wraz z rozwojem technologii na pierwsze idee dla Korei wybieram idee arystokratyczne. Dają jak najszybszy dostęp do po prostu obniżenia kosztów rozwoju. Kiedy przychodziło do rozwijania prowincji, no to jednak w pierwszej kolejności skupiałem się na tych wszystkich niskiego poziomu, żeby tutaj osiągnąć jak najszybciej szósty. Nie wiedziałem, jak bardzo przerąbany będzie bunt chłopów. I po chwili, jak widzicie, mogłem już wykonać obie misje. No ale nie teraz. Jeszcze 6 lat. W 1465 roku mogłem już zmienić mój fokus na coś innego, jednak na razie postanowiłem go zachować, bo jestem prawie gotowy na wojnę z Japonią. Prawie, bo nie mam w ogóle floty rozbudowanej, a tą muszę zwiększyć do takiej mniej więcej wielkości. Da mi to admirała i roszczenia terytorialne. Szpiegów do Japonii właśnie wysłałem. Żeby wszystko przyspieszyć, biorę dodatkowe pożyczki. Niestety inwazję na Japonię poprowadzi Bu pierwszy Yi.
Przed inwazją jeszcze wziąłem usprawiedliwienie moich wojen, co zmniejsza agresywną ekspansję. Niestety za moją flotę w tym momencie trochę przepłacam, ale jest to praktycznie nie do uniknięcia. Jednak mam zapas gotówki ze sprzedaży ziemi głównie. Po kilku latach flotę inwazyjną jednak już przygotowałem. Ten admirał za dobry to nie jest. Tylko zmienię nastawienie mojego państwa na podbój. Armia jest, jacyś tam generałowie są, flota też już wypływa. A tu są promocje na niebie, mnóstwo gier w dobrych cenach. Polecam Lukas, link jak zwykle w opisie. Czas na wojnę, a celem będzie zdobycie tej wyspy. Bo tu są ci wredni piraci. O ile armia japońska jest dwa razy większa na razie od mojej, ich flota jest raczej porównywalna. Na początku moje działania skupię jednak na działaniach morskich, żeby ich flotę właśnie posłać na dno. Doszło do wielkiego starcia z flotą samego szoguna. Ale ta flota to głównie okręty transportowe. No i okręty wojenne poszły na dno. Nie wiem czemu, ale flota japońska jakoś postanowiła blokować moje wybrzeże, przez co stanowi łatwy łup dla mojej gigantycznej floty. Dosłownie przybywam na miejsce, tutaj nawet admirałów nie ma żadnych. Ja wszystko posyłam na dno. Nie no, oni naprawdę podzielili flotę i stoją na moim wybrzeżu. No tak, no chyba blokują mi wybrzeża. Z jednej strony to złe, bo jednak grabią i dewastują mi prowincje nadmorskie, z drugiej strony dobre, bo ich floty stanowią dla mnie naprawdę łatwy łup w tym momencie. Inwazję rozpocząłem od inwazji na Seo. Wygrywam, mimo iż mam karę za desant morski. W międzyczasie armia japońska troszeczkę urosła, ale nie dużo. Za to flota straciła gdzieś połowę stanu, a sam nie straciłem ani jednego okrętu. Wyspa opadła i teraz przede mną dużo trudniejsze wyzwanie. Muszę ustanowić przyczółek na tych większych japońskich wyspach. Próbuję dokonać inwazji na północnym Kyushu i z szturmem zdobyć tą fortecę w Hakata. Wojska są, ale nie ma punktów militarnych. Ups. Ostrzał, szturm. Tutaj oczywiście co progres szturmu konsoliduje moją armię, żeby była jak najmocniejsza, kiedy moje wojsko walczy i szturmuje. Forteca bardzo szybko padła, tylko wojska japońskie zaczęły iść w moją stronę. Ja muszę jeszcze zdobyć tą prowincję i to pozwoli mi wtedy zablokować cieśniny. Nasz władca przysyła pomoc wojskową. W świetle naszej obecnej wojny z rywalem naszego władcy, szogunem Ashikagi, wysłał do nas misję wojskową i kontyngent zastępczych żołnierzy, aby pomogli nam w naszych wysiłkach. No nie ukrywam, nie spodziewałem się takiej pomocy, Mingu. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Nie zmienia to faktu, że udało mi się zabezpieczyć Kyushu. Na wszelki wypadek tutaj przy cieśninach również palę ziemię. To spowolni armie japońskie, które będą przekraczały cieśniny, a sam dzielę moją armię i rozsyłam je na stolice pomniejszych lordów. Niestety w międzyczasie doszło do kontrofensywy japońskiej i desantu. A nie, już uciekają. Za drugim razem jednak dorwałem tą flotę desantową. Przewroty chłopskie w Korei. Tak, ten straszny bunt, o którym wcześniej mówiłem. W ostatnim czasie biedni mieszkańcy wsi borykają się z trudnościami. Nie tylko podlegają podatkom, znacznie przekraczającym ich możliwości płacenia i nadal się utrzymują, ale jeśli uciekną z kraju, ich zobowiązania podatkowe zostaną przeniesione na ich krewnych, którzy pozostają w tyle, co prowadzi do jeszcze większych obciążeń podatkowych. Tak, czas poprawić los chłopów. Te modyfikatory nie są straszne. Okazało się, że nadal mogę wykonać te dwie misje, przy czym ta druga po prostu zdejmuje mi ten negatywny modyfikator. Po zajęciu całego Kyushu będę teraz prowokował armię japońskie, żeby przeszły przez cieśninę, żeby następnie je tutaj odciąć i rozbić w bitwach. Co prawda przeszło ich trochę za dużo, ale tak czy siak mam przewagę w technologii, więc bez problemu rozbijam armię Japonii. Kiedy jestem już bliski wygrania bitwy, moją flotę chowam, bitwę wygrywam i natychmiast blokuję cieśninę. Natychmiast to powoduje kolejną bitwę, flotę moją chowam i dostaję kolejne punkty warscora. I tak robię w kółko aż do totalnej anihilacji tej armii, co mi daje jeszcze więcej punktów warscora. Dosłownie połowę armii Japonii tutaj zniszczyłem. Potem udaje mi się jeszcze rozbić kolejne armie pomniejszych daimyo, które wpuściłem ponownie na tą wyspę. Zdobyłem fortecy na północy i ponownie rozbić kilka pomniejszych armii, które wpadały w moją pułapkę. Odciąłem armię japońską ostatecznie na Shikoku i zająłem Kyoto. Teraz nadszedł czas zawrzeć pokój z Japonią, ale nie taki, o którym myślicie. Pewnie większość z was zajęłaby prowincje, do których mamy roszczenia. Dokładnie te roszczenia. Byłby to jednak duży błąd, ponieważ nie miałbym dobrego sposobu na skracanie okresu pokoju ze szogunem japońskim. Czyli kolejna wojna za 15 lat dopiero. I tak pewnie z 6 razy. O wiele skuteczniejszy sposób podbicia Japonii jest następujący. Podbijam Kyoto i wszystkie fortece Japonii, które obecnie istnieją. O, Chińczycy wycofali swoje wojska. Szkoda. Kyoto natomiast upadło, wojna została przeze mnie wygrana i w sumie poniosłem znacznie mniejsze straty niż myślałem. Tylko dwa okręty? Szogunat został rozwiązany, Ashikaga nie ma ani jednego wasala, pozostałe kraje też nie są już wasalami, są wolnymi nacjami, które zaczną teraz się konsolidować, a ja potem będę musiał je podbić, jak tylko zajdzie mi okres pokoju. No, czyli na ten moment mam ustanowiony przyczółek w Japonii, doprowadziłem do upadku szogunatu,
teraz muszę rozpocząć proces harmonizacji z religią Shinto, bo nie zamierzam zmieniać się na tą religię. Dlaczego? Powiem wam w momencie, kiedy będę miał japońskie misje. Kiedy harmonizacja trwa, warto wykonać tą misję, bo to przyspiesza ten proces. Wraz z upadkiem Kyoto, japoński szogunat legł w gruzach. Wojska koreańskie wkroczyły do miasta i systematycznie je splądrowały. W trakcie tego procesu zgromadzili niezwykłe bogactwa. Najważniejszym spośród zdobytych artefaktów jest chryzam, temowy tron, na którym japońscy cesarze zasiadali od VII wieku. Król Bu I zarządził, że zostanie on zabrany do stolicy. Chwała Korei, która teraz dostała roszczenia terytorialne do całej japońskiej wyspy. Więc teraz przede mną jest naprawdę sporo podbojów. Mimo to, jako kolejne idee, wybieram ideę infrastruktury. Co oczywiście nie jest pewnie dla was niespodzianką. Muszę teraz też zajmować się sporą ilością buntów, to jest nieuniknione i bardzo upierdliwe. Jak i naprawić moją gospodarkę, bo jest niefajnie. Dlatego na drzazgi przemieram połowę moich galer, piszę popularną nowelę, spłacam zadłużenie, które okazało się być totalnie niepotrzebne, zmieniam nastawienie mojego dworu na administracyjne. Muszę też rozwinąć moich doradców na drugi poziom. Zagapiłem się. Oczywiście mój doradca od razu po ulepszeniu umarł. Kradnę też mapy od Ashikagi, by widzieć całą wyspę japońską. Możliwe, że ktoś weźmie sojusz z Ainu i przypieczętuje swój los. Oczywiście zapomniałem o piratach. Tak, możecie w tym momencie napisać Łukasz Głupek w komentarzu, nie obrażę się. Zostawię wam nawet serduszko. Bardzo ważne jest natychmiastowe tłumienie wszelkich japońskich buntów, bo jeżeli zajmą wam prowincję, zwłaszcza taką, przy której nie ma fortecy, no to wtedy separatyzm będzie przedłużany, a on zwiększa wam niezadowolenie w prowincji. Teraz musiałem patrzeć, gdzie wybuchną bunty i tam przewozić moje wojska jak najszybciej. Z tego co widzę, to w Korei mi raczej bunty nie grożą, więc może nawet wszystkie przewiozę do Japonii. Jeszcze więcej buntów, jeszcze więcej eventów na bunty. Nawet kiedy myślisz, że już miałeś wszystkie bunty, to pojawia się jeszcze jeden. No i wszyscy wyrżnięci. Jeżeli chodzi o prowincje, które teraz będę czynił moim twardym korem, no to tylko i wyłącznie te z kulturą Tohoku. Jest to największa kultura pod kątem developmentu na wyspie Japonii. A z tego co tak na oko patrzyłem, ma najlepsze prowincje do rozwijania. A tak, będę musiał zmienić moją kulturę koreańską, która obecnie jest dominująca, na kulturę którąś z tej grupy japońskiej. Bo po prostu inaczej Japonii nie utworzę i przyspieszy też to podboje reszty terytoriów. W międzyczasie też zabudowuję cały mój kraj we budynki produkcyjne, czy też świątynie, gdzie to się opłacało. Później i tak będą dosłownie wszędzie te świątynie. Niestety w międzyczasie generowałem tak dużo punktów, że musiałem rozwijać moje koreańskie prowincje. Jest to nieoptymalne, bo to oznacza, że możliwe, że będę musiał odpiąć część tych prowincji potem, żeby przyjąć właściwą kulturę japońską. Przygotowałem moje armie do dalszej inwazji, przy czym teraz mogę już dodać do tych armii armaty i robię to po 4 sztuki. Rozwijam też mój rząd, 4. poziom reformy religijnej, zależy mi na jak najszybszej harmonizacji. Zdążę jeszcze rozbudować dość sporą ilość sądów. Chociaż na razie nie mam jakiegoś braku możliwości zarządzania prowincjami. Oh shit, here we go again. Armia gotowa, flota również, idee prawie rozwinięte, punkty nazbierane. No dobra, technologię przed chwilą wprowadziłem. Ale co najważniejsze, moja gospodarka w tym momencie daje radę utrzymać to wszystko. Teraz moim najbliższym celem będzie podbicie reszty Japonii. Wojny rozpoczynam od Uesugi. Mnóstwo prowincji z kulturą, której potrzebuję. Oh my god, oni tu fortecę se postawili. Czy ona tutaj zawsze była? Mogę zmienić ponownie moje nastawienie, jednak tego jeszcze nie robię. Drugą równożyną wojnę wypowiadam na Ode. Wojska wolnych lordów nie mają ze mną najmniejszych szans. Czy to w bitwach, czy to w obleganiu ich kraju. Od razu przystępuję do okupacji. Oda nawet się nie ruszał, żeby zbić moje mniejsze armie. Chwilę potem rozbiłem wojska Ody, no i ruszyłem na ich stolicę. Wow. A co lepsze, Oirat właśnie w tym momencie zaatakował Ming. A nie, Ming zaatakował Oriat. Standardowo. Podczas wojny z Japonią dokonałem harmonizacji religii Shinto, dzięki czemu moja piechota staje się bitniejsza. I świetnie to będzie działo z ostatnim rozwinięciem moich idei narodowych. Dokonuję również inwazji na Shibę. Całe Uesugi znika. Nie było tutaj większego problemu w tej wojnie. Oda znika. Idealnie wyliczone. Ostatecznie trochę więcej, kiedy podbiłem tą część Japonii. Ale to dobrze, bo dzięki temu będę tłumił tutaj szybciej bunty. Minusem są wszystkie te eventy i to, że muszą one sobie tutaj wisieć przez rok i nic z nimi się nie dzieje. Dużo buntów nie czeka. Wow! No dobra, tego się nie spodziewałem.
Ale na szczęście te bunty sprawnie nawet rozbijam. Ale jest ich więcej, no nie no. Najgorsze w tych podbojach Japonii to jest liczba buntów, które tutaj będą mi się robiły. No jest ich po prostu gigantyczna liczba. Miałem nadzieję, że Ming przyjdzie i wyczyści mi tych buntowników w tym regionie, ale chyba jednak przyszedł i zdecydował się, że jednak nic z tym nie zrobi. Jeżeli was interesuje, dlaczego tyle tych buntów tutaj wyskakuje, to wynika z separatyzmu. Każda nacja, która tutaj była, a wiemy, że było ich sporo, to osobna pula separatyzmu w każdej innej prowincji. Każda ta jedna tarcza to osobny typ buntowników, a w Japonii ich było przecież dziesiątki. Narodziny neokonfucjanizmu. Jak zwykle miałem najgorszy, najdłuższy możliwy czas wystąpienia tego zdarzenia. A teraz muszę doczekać się trzeciej czystki. Bo nie ukrywam, że przed zrobieniem Japonii fajnie byłoby wykonać tą misję. Taki dodatkowy bonus. Bunty tutaj szybko rozbiłem, chociaż nie było to łatwe i duże straty poniosłem. A teraz szybko wracam do Japonii, bo zbliża się kolejna fala. Terytoria się zrobiły, więc teraz robię state'y tutaj we wschodniej Japonii z właściwą kulturą. Jej. I teraz kultura Togoku staje się moją kulturą akceptowalną. Nawet się nie zastanawiam, na tych prowincjach wszędzie rozdaję edykty na rozwój i postaram się poprzez rozwijanie ich zwiększyć tutaj udział kultury. Bo i tak mam dużo punktów dyplomatycznych i za chwilę też będę miał kapa punktów militarnych. Tylko w sumie wcześniej, zanim będę rozwijał te prowincje, to ja muszę podbić przecież całą tą resztę. Bo inaczej wszędzie mam zwiększone koszty developmentu zamiast mieć zmniejszone. A skąd Ashikaga podbiła te prowincje? Kiedy to się stało? No to lecę z podbojem Ashikagi w takim razie. Gdzie wy uciekł? Nie mają ze mną najmniejszych szans. Ej, powiem szczerze, bardzo przyjemne jest podbijanie tej Japonii. Myślałem, że będzie dużo trudniejsze. A Shiba skąd tutaj? Na szczęście skończył mi się okres pokoju z Yamą. Tak, przewidziałem to, dlatego brałem poprzednio 5 lat pokoju. Bo okazało się, że Shiba jest trochę większa. Chyba coś podbili. Yama to nawet taka bitna armia. O, już jej nie ma. Jako, że mam już problemy z manpowerem, no to rekrutuję moją pierwszą armię najemną do czyszczenia buntów. W sumie nawet tą droższą wezmę. Bum. Bum, bum, korowanie i w zasadzie mam więcej podbite niż w tej części jej Japonii. Jak widzicie, po podbiciu całej Japonii nie mogę jej tutaj utworzyć. Będzie teraz wymagana ode mnie zmiana kultury. A w sumie to muszę się przygotować do podwójnej zmiany kultury, bo tak, spokojnie mogę wziąć Inward Focus ponownie. Nie martwcie się, to co już koruje, to jego cena nie wzrośnie, a tej części Japonii do zarządzania całkowitego jeszcze dodawać nie mogę. Tylko teraz te bunty, one są ponownie, nie. Najgorsze jest to, że tych buntów tu jest więcej niż było normalnej armii japońskiej. Więcej buntów, zawsze na propsie, prawda? Będę miał bardziej doświadczonych generałów dzięki temu. Rozpocząłem też trochę zmiany w fortecach na tej Japonii, bo obecnie bardzo źle stały. Dokończyłem też moje idee infrastructure. Dość szybko nawet podbijając całą Japonię w międzyczasie. Ja aż tyle zarabiam? Wow! Nie, więcej buntów, nie! Wiedziałem, że to będzie najgorsze w tej Japonii, naprawdę, to jest najgorsze. Instytucję kolonializmu wprowadziłem w dawnej stolicy Rodu Oda. Albo w zasadzie tuż obok chyba, bo tutaj są po prostu barwniki. Zrobiłem też takie mieszanki, połowę armii najemnej, połowę normalnej armii do tłumienia buntów, żeby takie dwudziestki chodziły. Widzę, że to się akurat dość świetnie spisuje. Nie tracę aż tyle manpowera i jednocześnie dość skutecznie tłumi mi to bunty. Po pierwszym przyłączeniu wszystkich moich prowincji, muszę przyznać, że wreszcie w moim kraju się ustabilizowała sytuacja. Jaka córka mi się narodziła. Pasuje mi to. Prowadziłem też w moim kraju kolonializm, a Ming zerwał mój status trybutariusza. Chociaż może nie będę go atakował. Pierwsza czystka. Ściąć mu głowę. To jeszcze dwóch kolejnych potrzebuję. I w sumie w tym momencie moje imperium zaczyna być podobnym wielkością imperium do Mingu, ale tak naprawdę pełne skrzydła to ja rozwinę gdzieś za 25 lat. Chyba mam szczęście, bo era reformacji pojawi się dość późno. Za 12 lat od teraz. Dobra, Japonia zabezpieczona, teraz bunty mogą się tutaj pojawiać. Ulepszyłem też moich doradców za piątkowego 1.65, całkiem nieźle. Jeżeli idzie o ulepszanie Japonii, no to jednak skupiam się na mapce terenu. Wszędzie rozdaję tutaj edykty. No i teraz rozwijam po kolei prowincje do 15 poziomu. Ale tylko te, gdzie jest naprawdę dobry teren. Żeby to kosztowało jak najmniej. Bo to kosztuje tak dużo. A, bo tu sobie są farmlands, a tutaj tylko płaska ziemia. Jako trzecią ideę wybiorę idee jakościowe, żeby mieć po prostu silniejszą armię. W końcu 10% piechoty piechotą nie chodzi. Jakkolwiek to dziwnie zabrzmiało. Niestety ten moment jest taki najnudniejszy do grania, jeżeli to po mnie powtarzacie. Bo teraz nie spieszy mi się z tworzeniem Japonii. Naprawdę ten bonus wydaje mi się warty, żeby go mieć. Muszę czekać na tą trzecią czystkę. O, w Mingu jest trzęsienie ziemi, jak mi przykro. A u mnie natomiast panuje urbanizacja. Tylko niestety nie we właściwej kulturze, kurka, spadło mi. Na miesiąc przed rozpoczęciem się kolejnej ery, odpalam koreańską złotą erę. Bądźmy szczerzy, w kolejnej nie mam szans odpalić złotej ery.
Nie jako nacja konfucjonistyczna, która po prostu akceptuje inne religii, a nie je nawraca. No i na koniec wpalę cały mój development administracyjny, bo w tej erze korzystacie jeszcze z tego edyktu Local Feudal Taxes, który zwiększa wam ten income o 50% zapalenie developmentu. Wzięcie złotej ery w tej erze byłoby dość ciężkie, chociaż może i by dało jakoś to zrobić. No trudno. Może wy zrobicie to lepiej. Za pieniądze, które w ten sposób pozyskałem, w pierwszej kolejności buduję card house już wszędzie do końca, a w drugiej kolejności to ja muszę wszędzie w Korei zbudować manufaktury. Przynajmniej tak rozumiem tą misję. Druga czystka literacka. Ścinam wszystkich porówno. Bo mam za mało rewolt. Dlatego też zaatakuję Ming o mandat niebios, bo wtedy zdobędę bardzo dużo udziału w wojnie. Ten kraj i tak jest w upadku. Nawet nie chcę się toczyć tej wojny samemu. Niech robi to automat. Nie wierzę, że to robię, ale nie jestem pewien, czy do tej misji, która wymaga ode mnie posiadania wszędzie manufaktur, nie zalicza się na przykład ten budynek. Bo to też jest zakładka manufaktur, nie? W międzyczasie Ming się rozpadł. I dobra, miałem coś z tym wspólnego, bo go zaatakowałem dwa razy po pieniądze. Trwa też bardzo duża rozbudowa warsztatowa. Co do manufaktur, okazało się, że wszystkie mi pasują. Wystarczy zbudować jakiekolwiek. Zostało mi teraz już naprawdę tylko czekać na trzecią czystkę. Bo w międzyczasie to nawet ziemi mam więcej. Nawet kulturę mam już prawie główną Togoku. I chyba najniższy poziom developmentu w tym regionie to 15. Wreszcie! Trzecia czystka! Ciekawe, czy jakieś ma znaczenie dla mojego kraju, którą z tych opcji wybiorę. I w sumie, na ten moment bardzo wszystko się mi dobrze złożyło. Mam spory zapas punktów, trzy czystki zrobione, i spełnione mam wymagania wszystkich moich misji aż do końca. Togoku ma 49%, więc wszystko jest już praktycznie gotowe na utworzenie Japonii, co teraz będzie moim celem. Więc teraz to, co muszę zrobić, to po pierwsze wykonać te wszystkie misje, które mam. Zobaczcie, 25 lat, zmniejszone koszty budowy oraz developmentu, plus oczywiście wszystkie inne bonusy, które tutaj mam, aż do chwały Korei. Następnie odpinam ten jeden mały obszar. Dzięki temu kultura Togoku staje się moją kulturą główną i forma rządów mi znika. O nie! Jakby co, nie klikajcie tego, bo teraz nadszedł czas na utworzenie Japonii. Japonia została zjednoczona, tylko że przez Koreę w takim razie. I nie chcę nowych tradycji i ambicji. Do tego, co planuję robić i grać, o wiele lepsze są te, które mamy. Gdybyśmy planowali grać pod podbój, to brałbym japońskie jednak. Następnie wykonuję misję Edo Jidai. Mamy tu ukryte 15% wzrostu developmentu. Następnie ta misja, development cost, 10% i... w zasadzie teraz to tyle. I ostatnia misja to ta. Rozwijanie prowincji pod kątem administracyjnym powoduje, że dostaję 2 punkty developmentu, a płacę za 1. I teraz dlaczego nie przyjąłem religii Shinto? Bo tak naprawdę tracę 5% punktów developmentu. Dokładnie to z tej misji, w której bym musiał pójść totalnie w izolacjonizm i tutaj wygląda local development cost minus 5%, tylko że tą misję można wykonać dopiero po 1600 roku. Mógłbym jeszcze dostać podczas kryzysu japońskiego urbanizacji na jego koniec na 50 lat 10% kosztów developmentu, ale znowu, urbanizacja zachodzi właśnie podczas Global Trade'a. Zmieniają się też w religii Shinto wymagania misji. Tutaj musiałbym mieć czwarty poziom izolacjonizmu, co by mi właśnie dało te 10% development costu. Niestety wyklucza się to z misją, która daje all power cost, ale kiedy poszedłbym w izolacjonizm, mógłbym tutaj dostać te 5%. Sama religia Shinto nie ma jakichś bonusów do kosztów developmentu w odróżnieniu od konfucjonizmu. Może pójść właśnie tylko w izolacjonizm, co daje kolejny minus 10%, więc pod tym kątem wychodzi to samo co konfucjonizm. Tylko konfucjonizm może po pierwsze zharmonizować bardzo dużo religii, a po drugie korzystać praktycznie wszystkich monumentów na świecie. Kolejna sprawa, na którą warto się zastanowić, to czy teraz przyjąć z powrotem kulturę koreańską. Bo teraz bez formy rządów koreańskiej możemy przyjąć taki przywilej, który się nazywa Inward Perfection i daje on nam tym bardziej zmniejszone koszty developmentu, im większy udział jest kleru. Realnie tutaj osiągniemy wartość gdzieś 20-25% max i do tego będzie się to jeszcze zmieniało. A koreańska forma rządów to jest bazowe pewne 15%. Więc ostatecznie decyzja należy do was, w co pójdziecie, co zrobicie. Ja teraz jednak podobnie dodaję tą prowincję do tych, którymi zarządzam. Wykonuję dosłownie wszystkie misje, bo to daje niesamowicie dobre bonusy do produkcji. I teraz w pierwszej kolejności rozwijam prowincję z kulturą koreańską. 25 poziom rozwoju i 5 punktów developmentu za to płacę. Przecież to jest opojebane.
A, i jeszcze teraz w tym momencie wszędzie buduję świątynię, gdzie się tylko da. Wybieram przywilej na dewowanie prowincji, jak i właśnie Inward Perfection, bo i tak mi to zniknie w momencie, kiedy przywrócę ustrój koreański. Nawet prowincje górskie, 5 punktów. 21 poziom, nie, no nie mogę, to w ogóle nawet nie rośnie. Przecież ta japońska Korea to jest jakiś potwór do dewowania. Tak z ciekawości, teraz mam 940 punktów. Ciekawe, ile będę miał potem. Stolica, 33 poziom, 6 punktów rozwoju. Ile ja tak tanich prowincji mam, zobaczcie. I w sumie, jako że ja jestem mądry po szkodzie, to teraz też mi przyszło do głowy, że ja wcześniej mogłem cały lecieć w centralizację monarchistycznej biurokracji i wszędzie robić jeszcze po 2 razy expand infrastructure. Totalnie o tym zapomniałem. To jest dodatkowe 15%. No ale mogę też zawsze to chwilowo po prostu zrobić, potem obniżyć ten poziom, bo przecież developmentu nie stracę. No ale przywróćmy teraz kulturę koreańską, jak i formę rządów z dodatkowymi 5% na rozwój. 35 poziom rozwoju, 28 punktów. Wow, mnóstwo modyfikatorów. A taka stolica, 35, 11, 40, 20. To jest tak mocne. Kolejna sprawa to teraz patrzę koszty budynków. Manufaktury za 200 golda. To prawie jak za darmo. A, i teraz w zasadzie mogę przecież jeszcze dodać wszędzie te moje prowincje do state'ów ponownie. Zapomniałem, że przecież skoro mam infrastrukturę, to mogę budować po 2 manufaktury naraz w prowincjach. A przecież mam taką, która zmniejsza mi koszty gaveringu. Po chwili dosłownie każda prowincja z kulturą koreańską ma przynajmniej 25 poziom rozwoju. To te takie bardziej żółte kolorki. Na świecie to powoduje, że naprawdę jesteśmy zielonym półwyspem. A teraz czas się wziąć za samą Japonię, bo tu będzie jeszcze lepiej. W sumie ciekaw jestem też, jak bardzo urośnie mi ekonomia, bo już teraz w tym momencie urosła mi o ponad 100 golda. A urosłem o tylko jakieś 300 punktów developmentu. Przyjąłem też parlamentaryzm w Japonii i dobrze pamiętałem, też dostajemy land reform, które zmniejsza nam koszty rozwoju o 10%. Poza tym mogę rozdać bardzo dużo prowincji, żeby miały te bonusy. Dosłownie rozdaję każdą jedną prowincję na razie w Korei. Czekaj, czemu to mi się zmieniło, że total base tax 350? Kogoś porąbało. Rozwijam wszystkie prowincje, już skorzystając tylko łącznie z tej listy, na początku do 15 poziomu. No i udało się. Najniższy poziom developmentu w moim kraju to 15, to teraz lecę do 30. 1439 development, total base tax 350, naprawdę nie wiem, o co w tym chodzi, no ale mogę to wykonać. W tym momencie mam 81, no ale dzięki temu jedno rozwinięcie powinno mi dawać 2 punkty rozwoju. Tak, 100% crowlansów to ja w życiu nie miałem i szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest możliwe, skoro mam ten przywilej. Liczba modyfikatorów, które ma mój kraj, jest przeogromna. Szkoda, że nie da się w fajny sposób zobaczyć tutaj moich wszystkich obniżonych kosztów developmentu, bo one się porozbijały osobno. A co to jest? Nie! Tu naprawdę jest napisane Primary Culture. Jak ja tego nie doczytałem? Przecież tej formy rządów totalnie mi się nie opłaca mieć. No nic, to nadal warto jest mieć tę formę rządów, żeby pojawił się jakiś dobry następca. Dobra, dodatkowo powiem, że Koreę rozwinąłem każdą jedną prowincję w tym momencie. Dosłownie każdą jedną. Do 30 poziomu. Nawet więcej. 30 poziom w górach i 29 punktów tylko płacę. Nie wierzę, cała Korea 35 developmentu. Wow! Zobaczcie, jak wygląda to Korea, jak ona jest rozwinięta, każda jedna prowincja. Jakie miasta tutaj są, nawet w prowincjach górskich, nawet w fortecach. No dobra, ale z Japonią powinno być jeszcze lepiej, bo teraz w tym momencie zmieniam moją formę rządów na Eastern Plutocracy. I wiecie, co jest lepsze? To jest dodatkowe 5% developmentu. Teraz następnie muszę zwiększyć udział niestety kleru w moim rządzie. A Inward Perfection na 50% daje mi 16%. Jesus, boli mnie już palec od klikania tego developmentu. Tak się zadewowałem, że aż zapomniałem o technologii. Rozwijając samą Koreę, przeskoczyłem Imperium Osmańskie praktycznie z developmentem. Najniższy poziom developmentu w moim kraju to na razie 25. What? Boom w Korei? Jeszcze mniejsze koszty developmentu? I to w całym regionie? Niesamowite, 25 poziom, wszędzie rozdałem infrastrukturę i zobaczcie, 5 kosztów. O, ale 7 poziom reform mógłby naprawdę fajnie się skalować z naszą kulturą koreańską. Ach, no i skończył się mój czas. Skończyła się złota era w 1566 roku. Chwilę później nadrobiłem technologię, bo byłem trochę zacofany. Najniższy poziom rozwoju to 31. Zobaczcie, zarabiam ponad 400 golda. Wow! Jestem w stanie wystawić 300-tysięczną armię. Przyrost manpowera może nie jest za duży, ale to dlatego, że zabudowałem Japonię oprócz podstawowych budynków, to praktycznie wszędzie są zwykłe manufaktury na pieniądze. W ogóle nie bawiłem się w jakieś tam zabawy z manpowerem. A
sama Japonia, muszę przyznać, że prezentuje się dość zielono na tle całej reszty świata. Jeżeli lubisz takie materiały, gdzie zamieniam jakiś biedny region w bardzo potężne pod kątem ekonomicznym królestwa, to polecam ten odcinek z Mali, gdzie dzięki unikalnej mechanice związanej z kopalniami złota byłem tu w stanie wykręcić kosmiczne przychody.